Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej partii Korwin. Ja nazywam się Bartosz Bochenczak, jestem przedsiębiorcą. Wraz ze mną inny przedsiębiorca Dariusz Szumiło oraz mecenas Jacek Wilk. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja to konferencja o temacie takim, gdyż rząd PiS w zasadzie od wielu lat zaostrza to prawo, w którym nie pozwala przedsiębiorcom, nie pozwala sklepom handlować, nie pozwala pracownikom pracować w wybrane w niedzielę. I tak ostatnia sytuacja, w której to zaostrzono znowu przepisy na prośbę działaczy Związku Zawodowego Solidarność, doprowadziła do zamknięcia wielu sklepów. Jeszcze w zeszłym roku sklepy korzystały tutaj z pewnej luki w prawie, gdzie mogły otwierać swoje lokale, a pracownicy mogli swobodnie w nich pracować. Natomiast w tym momencie sytuacja jest taka, że pracować w tych sklepach i handlować w tych sklepach większych, nie mówię tutaj o swoich sklepach, można już tylko przez kilka niedziel w roku. W tych dniach można normalnie i legalnie zrobić zakupy. Jednak, szanowni Państwo, ten zakaz, który jest wprowadzony, powoduje, że przedsiębiorczy Polak potrafi. I tak ostatnio pojawiła się sytuacja, że sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy ogólnie sieci starają się w jakiś sposób znaleźć lukę w prawie, starają się w jakiś sposób obejść te chore i niedorzeczne przepisy. I tak Intermarché wprowadziło czytelnie w swoich sklepach, czy Biedronka również pracowała nad tym, żeby wprowadzić czytelnie, żeby ta wolność gospodarcza, swoboda zachowania była w jakiś sposób zachowana. Niemniej tutaj znowu Związek Zawodowy Solidarność na czele z panem Alfredem Bujarą stanęli w obronie, rzekomo w obronie, szanowni państwo, tych pracowników, żeby ci w niedzielę nie pracowali. Otóż, szanowni państwo, nie pozwolimy na to, jako partia Korwin postulujemy, żeby niedziele były dniem takim jak każdy, żeby każdy mógł sobie wybrać, kiedy pracuje, gdyż w gruncie rzeczy Związek Zawodowy Solidarność nie działa w interesie pracowników, którzy pracują w tę niedzielę. Bo, szanowni państwo, co robią teraz sklepy? Sklepy usilnie pracują nad tym, żeby zautomatyzować kasy obsługi, żeby te punkty obsługi były automatyczne, żeby nie trzeba było właśnie udziału tego pracownika. Więc Związek Zawodowy Solidarność niestety działa wbrew interesowi pracowników, bo zaraz sklepy będą tylko i wyłącznie prowadziły sprzedaż przez automaty. Więc, szanowni państwo, ja też nie widzę, w czym lepsi są pracownicy. Tutaj rząd w ten sposób w mojej ocenie dyskryminuje. Czym lepsi są pracownicy stacji benzynowych, czym lepsi pracownicy są innych miejsc, że ci mogą pracować w niedzielę, natomiast pracownicy takich miejsc jak sklepy w niedzielę pracować nie mogą. Szanowni państwo, więcej o tym powie przedsiębiorca pan Dariusz Szumiło. Dzień dobry, witam państwa. Sytuacja, w której państwo decyduje, kiedy i jak możemy pracować, jest nienormalna, jest niedopuszczalna i co gorsze, prowadzi do biedy. A przecież wszyscy chcemy być bogaci. Oczywiście bogaci w różny sposób. Niektórzy bogactwo utożsamiają z majętnością, inni z rodziną, jeszcze inni z realizacją swoich pasji czy innych celów życiowych. Jeżeli uda nam się zrealizować nasze bogactwo, to jesteśmy dumni. Bogaci i dumni. Abyśmy mogli być bogaci i dumni, państwo powinno dać jak najwięcej wolności, jak najwięcej swobody działania, żebyśmy mogli realizować swoje pasje, żebyśmy mogli działać, funkcjonować i tak dalej. A nie prowadzić do sytuacji, w której odgórnie mówi nam, kiedy, jak mamy pracować, jak mamy spędzać czas, czy w hipermarketach, czy gdzieś w lesie, czy w jakikolwiek inny sposób. Czy tydzień pracy będzie pięciodniowy, czy czterodniowy, czy trzydniowy. O tym powinni decydować Polacy sami. Ale żeby mogli o tym decydować, powinni być majętni. A żeby byli majętni, powinni mieć więcej wolności. Ja i partia Korwin chcielibyśmy żyć w wolnej, dumnej i bogatej Polsce. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu mecenasowi Jackowi Wilkowi. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, trudno nawet sobie wyobrazić, dlaczego taki absurd w ogóle został wprowadzony i jak to jest, że on nadal jest utrzymywany. Bo to od początku był i jest ciągle jeden wielki
nie dający się pogodzić z rozumem absurd. Proszę Państwa, kiedy ja pamiętam, kiedy prowadziłem rozmowy jeszcze przed wprowadzeniem tej ustawy, kiedy prowadziłem różne rozmowy w mediach, na przykład też z panem Bujarą albo innymi przedstawicielami związków zawodowych, to argument był tego typu, to był koronny argument, że przecież ci ludzie, pracownicy hipermarketów, należy im się wolna niedziela. I o dziwo wtedy, ja byłem zgodny z przedstawicielami niektórych związków zawodowych, które twierdziły, że wystarczy w takim razie to, aby zagwarantować pracownikom, wprowadzić na przykład taki przepis do kodeksu pracy, gwarancję przynajmniej 2, a może 3 niedziel wolnych. Gwarancję, to znaczy jeżeli ktoś nie chce pracować w niedzielę, to nie musi i ma tę niedzielę wolną i ma to zagwarantowane ustawą. I takie rozwiązanie rzeczywiście by zagwarantowało to, aby pracownicy supermarketów nie musieli w niedzielę pracować, siedzieć na kasach, jeździć tymi wózkami itd., itd. To by zupełnie wystarczyło. Tymczasem wylano dziecko z kąpielą i w pewnej branży, czyli akurat branży właśnie sklepów, wyłączono możliwość funkcjonowania w niedzielę poza pewnymi wyjątkami. I od początku było wiadomo, że to nie tylko jest absurd, ale też szkodzi różnym ludziom, bo szkodzi na przykład tym, którzy chcą sobie dorobić w niedzielę, a są tacy, na przykład studenci, inne osoby, które po prostu chcą sobie dorobić w niedzielę, bo zarobki w dni wolne są po prostu wyższe i to się najzwyczajniej w świecie opłaca. Szkodzi tym, którzy chcą kupować w niedzielę, bo są takie osoby, które po prostu nie mają czasu w inne dni tygodnia, najzwyczajniej w świecie nie mają czasu na robienie zakupów w ciągu tygodnia, dlatego robią te zakupy w niedzielę, bo nie mają innej możliwości. Szkodzi wreszcie polskim małym i średnim przedsiębiorcom, polskim sklepom, które po tym się zamykały masowo z tego prostego powodu, że no traciły klientów. Tak jak powiedziałem, wiele osób kupowało w niedzielę, wiele osób właśnie w tych sklepach dokonywało zakupów i to była szansa dla nich na funkcjonowanie. Wiele setek, jeśli nie tysięcy sklepów, tysięcy chyba już w tej chwili, zostało polskich zamkniętych i znowuż dzięki radosnej twórczości pana Bujary i innych myślicieli związków zawodowych, którzy wylali dziecko z kąpielą, którzy zrobili oczywiście dokładnie odwrotnie niż im się to wydawało. Po raz kolejny potwierdza się, że nikt tak nie szkodzi ludziom pracy jak związki zawodowe, a właściwie działacze związków zawodowych ze swoimi różnymi fantazjami. To jest ten moment, żeby w końcu otworzyć oczy, żeby przejrzeć, żeby powiedzieć, okej, trudno, nie udało się, to był błąd, rzeczywiście przyznajemy się do błędu, rząd powinien w tym momencie przyznać się do błędu, wycofać się z tych absurdalnych ograniczeń, które są, będą, były i w dalszym ciągu na pewno tak wiele razy będzie się zdarzać, będą po prostu omijane w taki czy inny sposób za pomocą tworzenia czy to czytelni wspomnianych, czy przychodni, czy innych punktów, po to właśnie, żeby ten absurdalny zakaz omijać, a to z kolei powoduje, że będą zawsze równi i równiejsi, że niektórzy będą nadal handlować, a inni będą na tym tracić, bo jeżeli jedni będą mieli możliwość sprzedaży, to będą uzyskiwali przychody, dochody, a jeżeli inni nie będą tego robić, no to będą mieli gorszą sytuację. To jest rzecz, po prostu trzeba się z tego wycofać, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, trzeba pozwolić i przedsiębiorcom samodzielnie, i pracodawcom, pracobiorcom, ale też klientom decydować o tym, kiedy chcą dokonywać zakupów. No przecież to jest nie do wyobrażenia, że można każdego dnia kupować na przykład na stacjach benzynowych wiele produktów, ale akurat w supermarketach, w sklepach nie można. Koniec z tym absurdem. Partia Korwin jest za tym, żeby wycofać ten zakaz i jest dokładnie na tym samym stanowisku, jakim była przed wprowadzeniem tej ustawy, po wprowadzeniu i po dłuższym czasie doświadczeń z tą nieszczęsną ustawą. Czy Państwo mają jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję. Do widzenia.